Siemanko, moi drodzy! Ruszamy z kolejnym odcinkiem, jak szybko obrobić coś w telefonie. Tym razem chciałbym obrobić coś, co zawsze męczy nas na zdjęciach, czyli ten jeden dzień, kiedy jesteśmy gotowi na te zdjęcia, ale wyskoczył nam pryszcz i chcemy się go pozbyć. Dlatego mamy do dyspozycji telefon, który pomoże nam szybko go usunąć. W pierwszej kolejności, moi drodzy, musimy zrobić sobie zdjęcie. Wchodzimy w aparat, robimy sobie zdjęcie. Ja mam tutaj takiego małego syfka. Tu zrobimy, to będzie dobre. Czyli otwieram oko. Żeby szybko usunąć sobie niechcianego pryszcza, wystarczą dwie aplikacje. Snapseed i Adobe Lightroom. Snapseed jest darmowy, tak jak Lightroom, natomiast opcja Selective czy Healing, czyli to, co pomoże nam szybko usunąć pryszcza, jest płatna. Natomiast w Snapseedzie możemy to zrobić za darmo. Wchodzimy w aplikację Snapseed, która jest ogólnodostępna. Wchodzimy w otwórz, wybieramy zdjęcie, które nas interesuje, przybliżamy sobie tego pryszcza, który nam się nie podoba i wchodzimy w narzędzia. I tutaj mamy opcję, która nazywa się... I tutaj wchodzimy w opcję naprawianie. Klikamy naprawianie i teraz wystarczy, że klikniemy w miejsce, które nas oszpeca. Klikamy w pryszcza jednym palcem. Tak, proszę bardzo. Nie ma. To jeżeli chcemy usunąć tych pryszczy więcej, wchodzimy w naprawianie i klikamy wszystko, co nam się nie podoba. Tutaj w tym miejscu bym naprawił, tutaj bym w tym miejscu naprawił, tutaj bym coś naprawił. Proszę bardzo, co jeszcze bym tutaj naprawił? Tutaj coś można naprawić, tutaj można naprawić. Idealnie. I mamy naprawioną twarz. Proszę bardzo, eksportujemy. Wystarczyły 3 sekundy, żeby pozbyć się przykrych pryszczy na zdjęciach. Teraz, jeżeli chcemy zrobić to w aplikacji Lightroom, wchodzimy w Lightrooma, wybieramy zdjęcie, musimy je dodać w dolnym prawym rogu tym plusikiem. Wybieramy zdjęcie z pryszczem. Wchodzimy w to zdjęcie. Teraz wybieramy opcję Healing w lewym dolnym rogu i procedura jest taka sama. Klikamy w pryszcza, który nam się nie podoba. O, troszeczkę mamy za mały. Tutaj brush, więc wchodzimy po lewej stronie, macie taką małą kropeczkę. Zwiększamy tą kropkę, żeby zajęła nam całego pryszcza. Wchodzimy w feather, który nam pozwoli troszeczkę rozproszyć krawędzie. Jeszcze troszeczkę zwiększymy to miejsce. Klikamy w pryszcza. Proszę bardzo. I teraz możemy wybrać sobie nawet miejsce, z którego on pobiera inspirację. To akceptujemy. Wcześniej zdjęcie wyglądało tak po przytrzymaniu palcem, a tak bez pryszczy. Akceptujemy. Save to device. Z mojej strony oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału i oglądania kolejnych odcinków, jak szybko obrobić coś telefonem. Piona! I do zobaczenia za tydzień. Cześć!